No Eksplozja w mieszkaniu Daniela Magikala i szczegóły z nią związane. Czy mama ginekolog przypadkiem nie przyznała się do popełnienia przestępstw? Barbara, kurdej szatan, uniewinnienia od znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. O tym i o wielu innych newsach z policyjnego świata w dzisiejszym przeglądzie tygodnia. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bageta z tej strony. No, ten tydzień był zdecydowanie emocjonujący i z takimi naprawdę tustymi newsami, ponieważ zaczynamy od eksplozji w mieszkaniu Daniela Magikala w Toruniu, jak czytamy na superexpress.pl. Co się stało przy urzędniczej? Daniel Magikal, Z, jego matka Gocha i ich przyjaciele zyskali sławę dzięki tak tzw. patostreamom. Podczas jednego z nich widzowie zamarli. W środę 15 lutego 2023 roku w mieszkaniu przy ulicy Urzędniczej w Toruniu miała miejsce eksplozja. Na miejscu pojawiła się policja, działali też strażacy. Szczegóły na SuperExpress.pl. Ja widziałem to nagranie. No nagranie w sumie nie, nie ma aż tam tak dużo. Oni sobie siedzą tam z jakimiś ludźmi, nie wiem, jakieś odliczanie robią, nie wiem kurwa o co chodzi tak do końca. I w pewnym momencie jest takie jeb, nie wiedzą w ogóle z jakiego pomieszczenia doszło to... Pierdolnięcie, i wtedy zaczynam szukać. Okazuje się, że w łazience i magical włącza stream. Słuchajcie, widzowie, jest bardzo grubo. Wysadzili nam okna, prawdopodobnie podłożyli jakiś ładunek. Poinformował swoich odbiorców Daniel Z. Magical. I faktycznie, jeżeli sobie zobaczymy na uszkodzenia, które wywołał ten wybuch, no to możemy zobaczyć, że ta roleta, którą oni mieli w oknach, czy tam parapet jest naprawdę mocno wygięty. No, Achtung zwykły tego nie zrobił. Nie wiem, w jaki sposób to zostało tam zrobione. Tam faktycznie chyba jakiś improwizowany ładunek był. No nie wiem, nie wiem, w każdym razie policja. Podaje nam kwalifikację prawną jako zniszczenie mienia, według mnie dobrze, bo akurat w tamtym pomieszczeniu chyba nie było żadnych osób, i nawet jeżeli to ryzyko Jakieś uszkodzeń ciała było według mnie dosyć małe, jeżeli chodzi o tą roletę. no Gdzieś tam można się było zadrapać szkłem, jeżeli ktoś by tam był. No ale jak mówi Toruńska policja, potwierdzam, że po godzinie 21 otrzymaliśmy zgłoszenie o zniszczeniu mienia przy ulicy urzędniczej w Toruniu. To wszystkie informacje, które mogę w tej chwili przekazać. Tak, jak mówię, kwalifikacja tutaj to zniszczenie mienia. No ostatnio bardzo dużo się dzieje na tej urzędniczej. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że pani Gocha trafiła na Izbę, teraz jeszcze ten wybuch, no bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i czy do czegoś policja w ogóle dotrze. Jak tam wygląda sprawa z monitoringiem? Jak wyglądało rozpytanie sąsiadów, czy rozpytanie jakichś ludzi, którzy mieszkają w sąsiednich blokach przychodniów, co powie na przykład biegły, w jaki sposób to powstało, jakim ładunkiem to zostało spowodowane i tak dalej? Bo to, że to była eksplozja, no to wiemy prawie na pewno. Sprawa następna. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o mandatach, że jest bardzo duże ciśnienie na mandaty, szczególnie w ruchu drogowym, że za wszystko trzeba napierdalać mandaty, a już na pewno za kolizję. Ja pamiętam, że mi jeszcze na szkole policji było tłuczone do głowy. Pamiętajcie, za kolizję nie może można pouczyć, wiem, że to jest wykroczenie, ale za kolizję pouczyć nie można, kurwa, nie można pouczyć za kolizję i chuj, macie dawać mandaty, ktokolwiek by nie spowodował dzwona, to macie dawać mandat i tak było zawsze, nawet jeżeli byłeś gliniarzem i spowodowałeś gdzieś tam kolizję, to nie było takiej opcji, żeby kolega Cię pouczył, miał Ci dać kwita i chuj i koniec tematu, dość, ale chyba, no oczywiście, że jesteś komendantem policji, no to wtedy, jak wiadomo... Ciebie to nie dotyczy, kurwa Jak czytamy na TVN24 Kraków Komendant policji spowodował kolizję I wezwał patrol Co się stało? Został pouczony pan komendant Bo jego nie dotyczą takie gdzieś tam wytyczne Że trzeba wszystkim dać mandaty za kolizję No nie, no bo to jest komendant Normalnie, tak? Odpierdolacie się od pana komendanta Dwa samochody zderzyły się Przed przejściem dla pierwszej miejscowości Malinie Województwo podkarpackie Za kierownicą jednego z nich Siedział komendant komendy powiatowej policji w Mielcu Przybyli na miejsce zdarzenia Policji wobec swojego przełożonego pouczenie. Kurwa, mań, no coś niesamowitego, ale zobaczcie, jaki ten kolendon naprawdę musiał być miły, musiał wykazać skruchę, poza tym no, bardzo niebezpieczna. Służba na miejscu takiego przełożonego w policji, oficera, pana inspektorka. Słabopłatna, no i też przede wszystkim obciążająca psychicznie, no bo masz tylu podwładnych, chcesz im zapewnić jak najlepsze warunki pracy na 100%. Być też sprawiedliwym komendantem, prawda? No więc, dlaczego by tak dobrej, szlachetnej osobie nie, nie, nie dać pouczenia, nie zastosować? No powiedzcie, sami byście nie pouczyli. Oczywiście, że nie. Takiego pana komendanta. Zmielca, kurwa, komedia. No więc pan komendant może być pouczony, a jak jesteś zwykłym policjantem albo zwykłym obywatelem, to za kolizję pouczony być nie możesz. Nichu, ja zapomnij o tym. Nie. Teraz się na mnie obrażą z kolei policjanci. Kawa, bardzo pyszna kawa Ponieważ stało się coś, o czym mówiłem od początku, mianowicie: Barbara, kurde, i szatan niewinna. Sąd umorzył postępowanie. Tam już psy dają głos, się zesra. oczywiście. O, bo. Tak, bo można obrażać, bo w ogóle ja teraz stoję z bandytą i, i tam był strażnik graniczny i zobacz, Barbara, ja stoję z bandytą i co teraz? Tylko, że pani Basia, oczywiście to, co ona zrobiła, to był mega cringe to było kurewsko płytkie i słabe, co ona zrobiła i nie, po, nie popieram tego, bo, bo, bo to było w chuj słabe. No, według mnie to ona też nie popełniła przestępstwa, no nie da się znieważyć policji, nie da się znieważyć straży granicznej. Jakbyś na przykład powiedział, że strażnik graniczny, tam na przykład młodszy chorąży Jan Kowalski. Jeżeli jest jakiś Jan Kowalski moczy chorąży w Straży granicznej, to nie jest to oczywiście mordo o tobie, to podaję przykład. Jest chujem. Ostatnim chujem polskim. No to wtedy, jak najbardziej popełnia przestępstwo, bo znieważyła strażnika ręcznego. jak mówi. Strażnicy graniczni to tam chuje, no to znieważa całą instytucję. Nie da się znieważyć, nie wiem, Straży Granicznej. Ja zresztą, co orzekł też Sąd? No ale pani Barbara Kurdej-Szatan została uniewinniona. No i było święte oburzenie tam wśród policjantów na różnych forach. Nie wiem skąd, bo według mnie tutaj ta sprawa na nie była, no, skazana od całego porządku. A to, że Barbara Kurdej-Szatan kurwa i odkleiła się wtedy i pierdoliła głupoty, to było mega cringeowe i i już sam, sam w ogóle <laughs>, pamiętam wydźwięk tego, co na to napisała Kurwa! Dlaczego? Nie, <laughs> ty mi się śmiać chciało, nie? To było bekowe. No ale pani jest niewinna, według mnie słusznie. Kolejna sprawa. Znowu przesuwamy sobie licznik y, dni, odkąd policja czegoś nie odpierdoliła na zero. Mianowicie nietrzeźwa policjantka przyjechała do pracy. Zatrzymane jej prawo jazdy. Co ciekawe, była to pani rzecznik w ogóle. Więc ciekawe, jak to teraz się wypowie na temat... Panie rzecznik, jaki rzecznik się na temat pani rzecznik. Policjantka z Komendy policji w Lubaczowie na Podkarpaciu. Znowu Podkarpacie, dość dużo wódki tam pijecie i się rozbijacie radiowozami. Miała stawić się w pracy w stanie nietrzeźwości. Kobieta na Komendę przyjechała samochodem i od razu stała zbadana alkomatem. Po stwierdzeniu alkoholu w organizmie nie została dopuszczona do służby. Coś mi tu pachnie pod pierdoleniem kolegi. Ja nie mówię, że to jest słuszne przyjeżdżanie na do pracy, sam nawet pod wpływem, bo na to ona nie była. Miała tam od 0,2 do 0,5 promila. I powiem wam z mojego, z mojej perspektywy, takie badania są kurwa totalnie żal. I akurat trafiło na tym, że ktoś chciał kogoś zbadać i akurat jak przyjechała pani policjantka, akurat oficer prasowy, ja tutaj widzę coś takiego, dwóch nas piło, ktoś nas podjebał, no ale cóż, no stało się, stało się, no przyjechała najebana do roboty, przyjechała, fakt, że wydmuchała na wykroczenie, jeżeli chodzi o to prowadzenie pod wpływem alkoholu, prawka już nie ma i z pracą też podejrzewam, że się pożegna. Teraz pozytywny akcent, to mi wysłał w ogóle kolega, policjanci ratowali 65-latka w supermarkecie w centrum Opola, Opole. Opolska policja ujawniła dramatyczne nagranie z policyjnej kamery, jak czytamy na Opole Nasze Miasto. Trzech policjantów ratowało w supermarkecie w Opolu 65-letniego mężczyznę, którego doszło do zatrzymania funkcji życiowych. Udało się go ratować. Ten filmik, ja oczywiście dam wam linki do wszystkich newsów, żebyście sobie je poczytali jakoś grubie, jak będziecie chcieli. Filmik naprawdę kozak. I tak się powinno wykorzystać nagrania z kamery. Mega robota, wielki szacun, naprawdę gliniarze z jajami, z wiedzą przede wszystkim, z umiejętnościami, jak ratować ludzkie życie. Skoordynowana akcja, przejmowali po sobie resuscytację, mówili do, do siebie, przejmij, przejmij, mega naprawdę, kurewski szacun, jestem dumny, że mamy takich policjantów w Polsce. Super się to oglądało, znaczy super się to oglądało, kurwa, no chłop, chłopu się serce zatrzymało. Tak średnio. Szacun wielki, proszę tym panom dać nagrodę, jeżeli dowódca SPPP Opole to ogląda. A jeżeli ogląda to mój kolega Dziku, to... Widzimy się, jak będę w turawce. Pamiętacie sprawy wypadku kolumny pani Beaty Szydło, gdzie niby kolumna jechała uprzywilejowana, miała wszystkie możliwe sygnały przywilejowania, co było chuja prawdą, jak niektórzy twierdzili. No i tam chłop jakiś niby w ogóle spowodował kolizję, jakimś sejczęto, potem się okazało, że nie do końca tak musiało być. Potem gdzieś tam go chyba skazali, potem on się odwołał i to się ciągnęło. Co się stało? Magicznie zniknęły kurwa uszkodzone dowody, które mogłyby wskazać, jak było naprawdę. I to chyba były płyty CD. I co dalej? I śledztwo jest umorzone już na dobre, Nie dowiemy się. Widzicie, ale zobaczcie, jaki w ogóle nie FARD, Jakie przypadki chodzą po ludziach, tam wypadki, nie pamiętam nigdy, jak się mówi, chodzą po ludziach, chcieli ci śledczy, tacy dobrzy i sprawiedliwi chcieli ustalić wszelkie okoliczności, żeby naprawdę była wielka transparentność tych wszystkich rzeczy w mediach i kurwa, niefartownie nagle dowody się zepsuły, no uwierzycie w to, jaki niefart, <grych> jak czytałem na TVN24, wypadek kolumny się Szydło, prokuratura na dobre kończy śledztwo w sprawie uszkodzonych dowodów, Prokuratura regionalna w Krakowie utrzymała w mocy decyzję prokuratury okręgowej w Krakowie, która umorzyła śledztwo w sprawie uszkodzenia dowodów po wypadku rządowej kolumny byłej premier była w Oświęcimiu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, więc chuj. Nie dane mi było poznać argumentacji śledczych, wiem tylko, że zniszczony został kluczowy dowód i nikt już nie planuje sprawdzić jak do tego doszło. Komentuje Sebastian Kościelnik, kierowca z z którym w 2017 roku zderzała się rządowa Muzyda. Upsi, ciekawe czemu tak się stało. Ale teraz dobre pytanie zadał. Olsztyn. Pobili kobietę i przetrzymywali ją w mieszkaniu. Wcześniej pili alkohol. 34-latka z Olsztyna została brutalnie pobita i przetrzymywana w mieszkaniu przez mężczyzn, którymi wcześniej spożywała alkohol. Policja zatrzymała pięciu mężczyzn w wieku 28 do 39 lat. Szacun dla policjantów. Do zdarzenia doszło na początku lutego w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna 34 latka poznała mężczyzn, którzy zaprosili ją do domu. Informuje olsztyńska policja. Grupa spożywała alkohol. W pewnym momencie mężczyźni stali się agresywnie, zaatakowali kobietę i brutalnie ją pobili. Następnie przytrzymywali 34-latkę w mieszkaniu. Następnego dnia mężczyźni wyrzucili kobiety na ulicę. Co za skór syny. Pobita i zdezorientowana ofiara szka pomocy w pobliskich mieszkaniach. Panowie zatrzymani, bardzo dobra robota. Takie newsy czyta się fajnie. I teraz sprawa, o której się zastanawiam, czy nagrywać, czy nie, bo w sumie tak na pierwszy rzut oka. Kurwa, no co tu jest policyjnego? No ale nie, no bo pani Mama ginekolog Nie wiem, czy kojarzycie tą panią z Instagrama Bardzo wzięta instagramerka Która ma swoją gdzieś tam jakieś wydawnictwo Nie pamiętam jak ona się nazywało Roger Publishing, tak? Bo jej syn chyba tak ma na imię Pani Nicole Sochacki-Wójcicka Tak się to pani nazywa Przyznała się, ja nie ukrywam, bo ja się ja nie będę ukrywać, ja jestem troszeczkę plotkarz i ja sobie czasami wszystkie te budelki, papilotki i w ogóle takie rzeczy śledzę. I jest parę uniwersów, które bardzo lubię. Oprócz szkolnej i gdzieś tam po drodze urzędniczej, której nie oglądam aż tak często, bardzo lubię śledzić uniwersum, mamy ginekolog i wszystkiego, co się tam dzieje i y, y, lubię te wszystkie dramy, które się tam rozgrywają, jak pani Nikol Schacki-Wójcicka tam, nie wiem, płacze na relacji potem to usuwa, y, whatever. Znaczy, nie lubię, jak ktoś płacze, wiadomo, jak jest przykro, to mi też, mi też jest przykro, ale lubię tą taką otoczkę, wiecie, celebrycką tego wszystkiego i tych wszystkich takich dramatów. Nie, płacz, Krzysiek. Pani Nicole pochwaliła się, tak, między wierszami oczywiście to było powiedziane, przynajmniej ja tak zinterpretowałem, to może być nieprawda, wing, wing. że, no, nie dostała no, się do końca na studia w taki Czysty, prosty sposób, tylko było tam załatwiane pewne rzeczy, żeby pani Nicole się dostała tam, gdzie się miała dostać. Na studia albo na staż. Kurwa, już nie pamiętam teraz. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się tutaj z czymś mylę. Potem z tego co pamiętam powiedziała, że przyjmowała swoje koleżanki jakoś poza kolejką, czy tam poza godzinami pracując jako lekarz, normalnie w podmiotach Funduszu Zdrowia i, och, i Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce. No i teraz jest coś ze bo tak, Ministerstwo Zdrowia gdzieś tam się do tego odniosło, że będzie tam kontrolę, będzie wszystko sprawdzać. Minister Zdrowia tam w ogóle, pamiętam, że ją jakoś zjebał w jakimś swoim wystąpieniu, że tak nie może być. Jeszcze napisał, że chyba ona nie powinna się posługiwać tytułem ginekolog, bo z tego co pamiętam, pani Nikol Sochacki-Wójcicka zdała egzamin specjalizacyjny z ginekologii, natomiast... Nie jest jeszcze lekarzem specjalistą ginekologii. Chyba minister też mówił, że to już na dniach i że będzie tym lekarzem specjalistą, ale że tam nie powinna się jeszcze posługiwać tym, tym tytułem czy coś takiego. Chociaż pamiętam, że ona mamu ginekolog, to jest. Kurwa, już chyba z 6 lat na Instagramie. w ogóle ona tam raz oblała specjalizację, jakoś, jakoś to było, Ja no, jaja był Pamiętam, że też płakała, nagrywała się i płakała na Instagramie. I tutaj, no, z racji tego, że sprawa jest w toku, no to nie będę opiniować absolutnie, ale jak widzicie, mówienie o tym sprawia mi ogromną radość, ale przytoczę wam, tak tylko po prostu mi przyszły do głowy. Kompletnie... Z dupy dwa artykuły z kodeksu Kardego. Zinterpretujcie to jak chcecie. Artykuł 230 i 230a. Płatna protekcja. Przypominam, że korzyść osobista tak zwana, czy w płatnej protekcji, czy w łapownictwie biernym lub czynnym jest bardzo szerokim terminem i nie musi to odnosić tylko do tego, że ktoś Ci dał siano za coś, czy jakiś podarunek. Nie. Artykuł 230kk. Kto powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej, albo krajowej, lub zagranicznej jednostce organizacyjnej, wykorzystywać środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów podejmuje się pośrednictwo w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 i artykuł 230a który też tutaj by pasował znaczy jakie tutaj przecież ja nie mówiłem żadnej konkretnej sprawie Paragraf 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegającej na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jest jeszcze coś takiego jak łapownictwo bierne, gdzie też jest wymieniona korzyść osobista, nie musi być majątkowa. Artykuł 228. To w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tak, tylko tam se przeczytałem, nie wierzcie tego do siebie. No więc będę śledzić sprawę pani mamy ginekolog, no myślę, że do samego końca. Pani mama ginekolog tam coś ostatnio se nagrała znowu na Instagramie, była cisza w ogóle. Nie było niczego na relacjach, w postach, więc jak czytam na Onet Plejada. Mama ginekolog zabiera głos po aferze, internauci, zero pokory i wstydu. Nikol schadzki Wójcicka jakiś czas temu wywołała medialną burzę, po tym jak poinformowała o swoich nieetycznych praktykach. Początkowo próbowała się tłumaczyć, jednak na nic się to zdało, dlatego postanowiła przeczekać całą sytuację i zniknąć z przestrzeni Instagrama. Teraz jednak niczym Feniks Popiołów powróciła do swoich obserwatorów i zabrała głos po raz pierwszy. Odniosę się do tematu, poinformowała. Ja jak na szpileczkach dosłownie, jak, jak się to wszystko rozwiąże, bardzo jestem ciekaw. Zobaczymy, no. Jeżeli się okaże, że jednak pani Nicole tutaj coś sobie tam załatwiała albo komuś nie do końca zgodnie z prawem, no to... Dura sed Lex, tak? Twarde prawo, ale prawo. I prawo jest dla wszystkich. No zobaczymy, zobaczymy. I ostatnia, dosyć smutna informacja. Jak czytam na Pulse News: Niemcy Chciał popełnić samobójstwo. Policja zastrzeliła do niego z broni maszynowej. 29-letni niemiecki policjant został oskarżony o zabójstwo 16-letniego uchodźcy. Przed sądem ma stanąć także czterech kolegów funkcjonariusza. To jest generalnie typowy przykład suicide backup. Do czytacie sobie to w linku, bo już w sumie długo pierdolę wam o tych newsach. I to jest problem używania broni przez policję, to jest problem ogólnoeuropejski. To nie jest tak tylko, że w Polsce jest takie spierdolone orzecznictwo, że tam policjant użył broni, i potem poszedł siedzieć. Nie, nie, nie. Jak sobie przeczytacie to, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Generalnie próbowali go walnąć tazerem, próbowali walnąć go gazem, stopniowali SPB, nic to nie przyniosło. Gość miał w ręku nóż, w końcu policjant go postrzelił i zastrzelił. No i teraz co? Policjant wyłapie sobie zarzuty. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Nie ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję różne gry. Zapraszam na moją grupę, na Patronite, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. Trzymajcie się i hejo.